Cześć. Dzisiaj dzień drugi po chemii. Nagrywam z łóżka, bo dopiero się obudziłam. Wczoraj wieczorem dostałam jeszcze zastrzyk z komórek macierzystych na porost, może nie porost, tylko na szybszy wzrost komórek szpiku kostnego, ponieważ moja chemia jest bardzo intensywna. Czerwona co 2 tygodnie, normalnie czerwoną daje się co 3 tygodnie, ale moja onkolog uznała, że ponieważ jestem młoda i powinnam to przetrwać, a warto jest jednak zaatakować tego raka najbardziej mocno, jak się da, w najkrótszym czasie, żeby nie zdążył się uodpornić, to warto jest zrobić krótsze te cykle, ale z kolei krótsze cykle spowodują to, że może się tak zdarzyć, że mój szpik nie nadąży produkować białych krwinek i wtedy będzie kłopot, bo trzeba będzie i tak przełożyć tą chemię, więc mnie bardzo zależy na tym, żeby tą chemię zrobić faktycznie w takim krótkim czasie, co 2 tygodnie, ale fryzurę to powiem Wam, że no wczorajszą. No dobra. No dobra, przedwczorajszą. Dlatego te zastrzyki. Wszyscy mnie przed tymi zastrzykami ostrzegali, że po pierwsze sam zastrzyk jest bolący, a po drugie będą mnie bardzo bolały kości. Powiedziała mi to też pani pielęgniarka, która wczoraj robiła mi zastrzyk. No i powiedziała mi, że jeśli będę miała duże bóle w nocy, to żeby się nie przejmować, żeby ją budzić i dostanę jakieś tabletki przeciwbólowe albo paracetamol, albo wlew przeciwbólowy. Poszłam spać przed 9, bo byłam serio zmęczona, bo w ogóle jestem lekko zmęczona, ale to jest, wiecie co, to jest takie zmęczenie, takie nie wiem, jakbyście wstali o 5 rano i potem byłaby godzina, właśnie nie wiem, 22 i uznalibyście, że było już słabo, to ja mam takie zmęczenie, ale nie przez cały czas. Jeśli na przykład strzelę się w ciągu dnia godzinę, to wstaję jak młody bóg i nic się nie dzieje, natomiast nic mnie nie boli. No ale wracając do kości, poszłam spać przed 9, obudziłam się koło 12, bo chciałam się pójść do toalety. Totalnie nic mnie nie bolało. Potem obudziłam się o 4, koło 4 chyba, bo znowu chciałam się pójść do toalety i już nie mogłam zasnąć i dalej nic mnie nie bolało. Więc zjadłam sobie kanapkę. Wypiłam butelkę wody. Kanapkę z dżemem. Bez cukru. Kanapkę z dżemem bez cukru i z chlebem z samych ziaren. No i jak mi cudem potem jeszcze zasnęłam, obudziłam się niedawno, właśnie przynieście mi śniadanie. Więc słuchajcie, póki co naprawdę nie dzieje się nic. Naprawdę nie dzieje się nic takiego, czego się miałam bać, ani nic takiego, co powoduje, że myślę sobie, Jesus, nie przejdę tego. Jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze. I ja mówiłam Wam to już we wcześniejszych filmikach, będę też mówić o następnych. Ja jestem pewna jednej rzeczy, na 100%, zwłaszcza, że naprawdę jak wczoraj przyszłam z tymi swoimi czerwonymi workami, a dziewczyny ode mnie z pokoju mają białą chemię, to jak zobaczyły ten mój czerwony worek, to każdy z nich powiedział, no nie, dostałaś tego czerwonego szatana. No dostałam, ale ja na dzień dzisiejszy, w drugim dniu po chemii, naprawdę mocnej chemii, jestem pewna, że to, w jaki sposób się czuję, wynika z mojej suplementacji, diety i psychiki. Odrobinę Wam już wspominałam, między innymi o książkach. O diecie również. Będę starała się w każdych filmikach dorzucać kolejne informacje, tak żebyście wiedzieli, czego szukać i czym się suplementować. Jest mnóstwo rzeczy takich, których nie powiedzą Wam lekarze. Ja dzięki swojej przyjaciółce, oczywiście miałam taki zryw niepodległościowy, że nie będę się leczyć w szpitalu, będę się leczyć naturalnie i tak dalej. Poczytałam sporo na ten temat, pooglądałam sporo na ten temat i dzięki mojej przyjaciółce, która bardzo twardo stąpa po ziemi, Dorota, wiadomo o co chodzi, pukała się w głowę cały czas. Natomiast myślę, że dała mi bardzo dobrą radę. Powiedziała: Sylwia, masz wykorzystać wszystkie możliwości, które są na rynku, żeby się wyleczyć. I dla mnie
to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, ok, masz rację, za mało wiem na temat medycyny naturalnej, żeby uwierzyć tylko w to, bo w tej medycynie naturalnej oczywiście, że są ważne wszystkie suplementy i tak dalej, ale uwierzcie mi, że najważniejsza jest wiara. I to nie ma znaczenia, czy wierzysz w Boga, czy wierzysz w Mahometa, czy wierzysz w Buddę, czy wierzysz w źródło, czy wierzysz w siłę wyższą, czy wierzysz w kosmitę. To nie ma znaczenia. Pewnik jest jeden. Jest coś, co jest powyżej nas. Jest coś, co jest, co nami kieruje. To wiara leczy ludzi bez względu na to, w co się wierzy. Więc nawet jeśli będziesz super się suplementować i nawet jeśli będziesz mieć super dietę i będziesz się stosować do wszystkich tych rad, o których ja mówię, to jeśli nie wierzysz, to nic z tego nie będzie. Ja wcześniej już mówiłam Wam o osobach, które mogą Wam pomóc zrozumieć, na czym polega wiara. Wcale to nie są księża, aczkolwiek na pewno znajdziecie również w internecie księży, którzy potrafią pokazać, jakąś drogą iść. Ja skupiłam się na dwóch osobach. Pierwsza to jest Kasia Hajduga. Znajdziecie ją w internecie. Mówiłam zresztą o niej. Bardzo trudno się z nią skontaktować. Ona jest cudownym psychologiem. Cudownym psychologiem. Uważam, że każdy, kto zapada na jakąkolwiek chorobę, powinien być objęty opieką psychologa, bo bardzo trudno jest samemu sobie z tym poradzić i warto jest z kimś takim się spotkać, więc Kasia Hajduga, mistrzyni świata, pomogła mi w wielu kwestiach, nie tylko związanych z chorobą, ale bardzo, bardzo dużo różnych innych rzeczy. I Beata, bioenergoterapeutka, znajdziecie ją na Facebooku pod nickiem Beatriz. Przecudowna, kochana osoba, która wlała tyle spokoju i tyle ciepła w moje serce w trakcie diagnostyki. Nauczyła mnie nie bać się. Uwierzcie mi, że można przestać się bać. Naprawdę można się bać. Każdy z was na 100% to uczucie strachu takie, że ściska Wam serce i nie możecie nic zrobić i po prostu odbiera Wam wszystko. Ja już tego nie mam. Ja, jeśli nawet zdarza się taki moment, że tak czuję, to potrafię to zrobić, w sekundę potrafię zrobić tak, że ja strachu nie mam, jestem spokojna i to jest absolutnie zasługa Beatriz. Bardzo Wam ją polecam. Na ten moment kończę, bo przyszło śniadanko. Swoją drogą powiem Wam, że takie są śniadania w tym szpitalu, że to jest szok. Naprawdę. Jest na śniadanie jest zupa mleczna, jest jajecznica, pomidory, ogórki, sałata, ciemne pieczywo, nie biała buła. Wczoraj na obiad był barszcz ukraiński, potem pierogi z serem w musie jagodowym, do tego na podwieczorek arbuz z takimi petitkami herbatniczkami. Piecha naprawdę. I jeszcze mają swoje sztućce, wierzycie? Mają swoje sztućce w szpitalu. Ja oczywiście wziąłam swoje i kubek, bo nigdy nie było. I mam łóżko podnoszone takie i przypominam, że jestem w Otwocku. I totalnie wszystkim Wam polecam. Przyjeżdża pani z Zakopanego i mówi, że nie mogłaby się leczyć nigdzie indziej, tylko w Otwocku. To jest przepięknie. Są przecudowni lekarze. Doktor Waśko, doktor Gębara Puchniarz. Cudowne pielęgniarki. Nie wiem, czy można się leczyć w innym szpitalu. Oczywiście na pewno znacie inne szpitale i też cudowne. Jeśli znacie takie szpitale, dawajcie ludziom znać w komentarzach, co to za szpitale, nazwiska lekarzy, po to, żeby ci ludzie, którzy dopiero stają na tej drodze, naprawdę nie musieli się borykać z szukaniem miejsc, lekarzy, tylko szli przetartymi ścieżkami. Ja Wam bardzo polecam ECZ Otwock, Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku. Bo ja się tutaj czuję jak w domu, naprawdę, to jesteście zaopiekowani, traktują Was z szacunkiem, pamiętają jak macie na imię, nie pytają codziennie, kim Pani jest i tak dalej. A uwierzcie mi, że to poczucie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Uważam, że jest najważniejsze. Tak jak mówiłam, chciałam zawsze mieć filmiki nie dłuższe niż 10 minut, także dzisiaj żegnam się z Wami.
myślę, że odezwę się w przyszłym tygodniu, bo wtedy będę miała, tak jak wspominałam, hipertermię z salinomycyną. To jest taki stary antybiotyk i to już będę robiła prywatnie w klinice Immunomedica. Kogo będzie na to stać, bo to są niestety akurat drogie rzeczy, to zapraszam do obejrzenia tego odcinka, a inne osoby, które mają kłopot z wydaniem większych jakichś pieniędzy, bo wszyscy mają kłopot teraz, to wcześniej podawałam suplementy, które są tanie i które naprawdę działają. Trzymajcie się i pamiętajcie, że ciągle tym paluchem tutaj zasłaniam. Pamiętajcie, że ze wszystkim można sobie poradzić naprawdę i trzeba przejść przez to z szacunkiem do samego siebie. Także stay tuned.